Ojciec Pio. San Giovanni Rotondo, 22 września 1968 roku, po północy. W rolach głównych zdjęcia. Reżyseria. Trzeba go umieścić w szpitalu. To wykluczone. Niech pan coś zrobi, by rano odprawił mszę. Niech teraz odpocznę. Proszę nikomu nie mówić o tym, co pan zobaczył. Co ekscelencja tu robi? Chcę się z nim widzieć. To niemożliwe. Jest chory, więc na co czekają ci wszyscy ludzie? To grupy modlitwy. Dla nich to szczególny dzień. Dlaczego? Dziś mija 50 lat od dnia, w którym otrzymał stygmatę. Wobec tego i ja złożę mu najlepsze życzenia. Czy ksiądz nie ma serca? Nie widzi ksiądz, w jakim on jest stanie? Dlaczego chcecie go dręczyć aż do końca? Kto tam jest? Nikt, ojcze. Dlaczego mnie okłamujesz? Niech wejdzie. Proszę.
Leszek, cieszę. Zostawcie nas samych. Kto ty razem księdza przysyłał? Nikt. Przyjechałem z własnej woli. Wobec tego nie muszę odpowiadać na żadne pytania. Ale odpowiesz. Jesteś zbyt pewien swojej świętości. Jestem tylko biednym zakonnikiem, otoczonym tysiącem fanatyków, którzy się naśladują i czczą. Nie ma kogo czcić. Jestem umierający. To właściwy moment, by wyznać prawdę. Co jeszcze chciałby ksiądz wiedzieć? To, co ukrywałeś przez cały ten czas. Przez 50 lat mnie prześladowaliście. Jeszcze wam nie wystarczy? 50 lat średniowiecznym. Oto, co nam podarowałeś. Przez cały ten czas wykorzystywałeś ludność wiernych. Popychałeś ich w stronę fanatyzmu i zabobonu. Ty, święty i uzdrowiciel. Kościół nie potrzebuje ludzi takich jak ty. Ale ja potrzebuję Kościoła. Nie chcę umierać odrzucony. Więc powiedz prawdę. Kim jesteś? Kim jest Francesco Forgione, zwany ojcem Pio z Pietrelcina? Powiedz mi. Nie wiem. Jestem tajemnicą nawet dla samego siebie. Czego chcesz ode mnie? Nie rozumiem. Dlaczego się nie odzywasz? Powiedz coś. Thank you.
Boję się. Pomóż mi. Dlaczego nigdy cię nie ma, kiedy jesteś mi potrzebny? Boję się. Czułem, że zostałem wystawiony na próbę i pozostawiony samemu sobie. Ale później, kiedy stanąłem przed nim, zrozumiałem, że nic ani nikt nie może mnie skrzywdzić. On był moim pokarmem. Ufałem mu nawet, kiedy byłem pogrążony w rozpaczy. Bardzo wzruszające, ale nie przyjechałem wysłuchiwać opowieści o niepokojach chłopca. To błąd. Bo wtedy wszystko się zaczęło. Wówczas zrozumiałem, że jeśli będę go błagał całym sercem, wysłucha mnie. Święty Pellegrino, ty, który dokonałeś tylu cudów, udziel łaski mojemu biednemu synkowi. Święty Pellegrino, obdarz swoimi łaskami to dziecko. Jest takie chore. Udziel mi tej łaski. Święty Pellegrino, nie chcesz mi pomóc? Więc ci go tutaj zostanie. Święty Pellegrino, właśnie tak należało postąpić. To cud. Święty okazał swą łaskę. Co ty zrobiłeś? Chodźmy stąd. A ty mi sobie raccontamy. Co mi tu opowiadasz? Swoje życie. Miałbym wierzyć, że już od dziecka miałeś tę dziwną moc? Nigdy nie miałem żadnej mocy. Byłem tylko świadkiem cudów dokonywanych przez Pana. Chłopcze, co ci jest? Boisz się mnie? Jesteś pierwszą osobą, która się mnie boi. Gdzie twoja mama? We wsi, ale niedługo wróci. Jak masz na imię? Francesco. A ty? Jestem brat Camilo. Co tam masz? Świętego Józefa. To jest święty Franciszek. A to archanioł Michał. Zaczekaj. Kto to?
Ten krzyż ze strzałami to święty Sebastian. A ten to święty Antoni Padewski. Nie znam ich. Nie. Zaczekaj. Ty ich znasz na pewno. Pewnie. To Jezus i Matka Boska. Często ich widzę. Widzisz ich? A o czym ze sobą rozmawiacie? O wielu rzeczach. Ty ich nie widzisz? Nigdy nie spotkało mnie takie szczęście. Nie wierzę. Mówisz tak, bo jesteś skromny. Skoro jesteście przyjaciółmi, powiedz im, żeby im nie się ukazali. Bądź spokojny. Przyślij ich do ciebie. Panie Boże, pobłogosław to jabłowienie Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chcę zostać zakonnikiem, jak brat Kamilo. Żeby zostać zakonnikiem, trzeba się uczyć, a to kosztuje. Jeśli Francji chce być zakonnikiem, znajdziemy pieniądze. Jak? Sprzedajmy krowę. Nie. Tylko nie krowę. Co z ciebie za ojciec? Bardziej kochasz zwierzę od własnego dziecka. Jeśli Pan Bóg chce, żeby mój syn został zakonnikiem, znajdę sposób, aby mógł się uczyć. Ale krowy nie sprzedam. Tato, nie wyjeżdżaj. To przez mnie idziesz tak daleko. Ruszaj. Tato, nie odjeżdżaj. Biedni rodzice. Ileż wyrzeczeń kosztowała ich moja nauka. Umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Pokój i dobro. Witaj, chłopcze. Wreszcie przybyłeś. Wejdźcie. Poznam was z mistrzem nowicjuszy. Thank you.
Ojcze, powinieneś odpocząć. Nie wiem. Przyznaj, że życie w nowicjacie było ciężkie. Tak, ojcze. Postępują tak, żeby wypędzić pychę z serc chłopców. Czy wie ksiądz, jaki jest największy cud świętego Franciszka? Taki, że po 700 latach są jeszcze chrześcijanie, którzy chcą zostać zakonnikami. Niech Bóg ogołoci cię ze starego człowieka z jego działaniami. Niech Bóg przyodleczy cię w nowego człowieka stworzonego w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Nałóż, Boże, na jego głowę ten kaptur zbawienia, aby zwyciężył podstępy szatana. Niech Bóg cię przepasze sznurem czystości, zgasi w twych lędźwiach ogień pożądania, abyś zachował cnotę wstrzemięźliwości i czystości. Przyjmij światło Chrystusa na znak swojej nieśmiertelności, abyś umarły dla świata żył Bogu, powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Aby twoje pożegnanie ze światem było pełne, od tej chwili nazywać się będziesz bratem Pio z Pietrelcim. Giovanelli, to ty? Światło zgasło. Jeszcze wiele razy miało zgasnąć. To Pan chciał mną wstrząsnąć, wymucić mnie jak zboże, aby moja dusza stała się czysta. Kto ci powiedział, że to nie za sprawą szatana stałeś się tym, kim jesteś? To prawda. Szatan omamia. Zawsze się tego obawiałem. Zawsze. Niewiarygodne. Już drugi pęka. Zobaczymy, czy termometr dla koni też pęknie. Co mu jest, panie doktorze? Ma zapalenie płuc. Czy to groźne? Niestety tak.
45 stopni gorączki. Nigdy w życiu nie widziałem czegoś podobnego. Co pan doradza? Chyba ma jakąś rodzinę. Trzeba go odesłać do domu. O co chodzi, Pio? Nie chcę wyjeżdżać. Nie chcę umrzeć, zanim nie złożę ślubów kapłańskich. Co się stało? Pozwolili mi przyjechać na odpoczynek. Dlaczego? Jesteś chory? Nie, wszystko w porządku. Tu jest ojciec Agostino, mój spowiednik. Dziękuję, dobry. Dzień dobry. Pytasz się o czy żebyś nas wszystkich oszukał? Nie, możesz powiedzieć. Nie, to powietrze mojego miasteczka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Francji. Na wieki wieków, nie mówcie do mnie, Francji. Teraz macie się do mnie zwracać, ojcze Pio. Jak chcesz, Francji. O co chodzi? Nasze drzewo. Został zaatakowany przez mszyce. No cóż, ja na to poradzę. Mógłbyś poświęcić pola. Przepędź się. W przeciwnym razie jesteśmy zgubieni. Ja nie czynię cudów. Ale znasz kogoś tam na górze, prawda? Tak czy nie? Zrób to dla naszych dzieci. Czy nie wykarmimy? No dobrze, chodźmy. Mater purissima, miserere nobis, mater divine grazie, miserere nobis. Wy też powinniście się modlić i to głośno, inaczej mszyce was nie usłyszą. Zacznijmy od początku. Mater Castissima, Miserere Nobis. Francine. Francine. Moje. Padają. Wszystkie padły. Francine, Matko Boska, jesteś prawdziwym demonem. Co ja zrobiłem? Bluźniłeś przeciwko Matce Bożej. Jak się to powtórzy, a wygarbuję ci skórę, zrozumiałeś? Modlimy się. Ave divina grazie, miserere nobis, ave purissima, miserere nobis. Pospiesz się, ojcze, jeśli mój mąż nas odczuje, to wszystkich nas pozabije. Nie przejmuj się. Nie, muszę zacząć od początku. Nie poświęciłem soli. Nie.
Ci pensavo di sapienza che ti piace se tutti i bimbi ti hanno vedere. Co mu jest? Co mu się stało? Bo Jezu, nie oddycha. Mamo, przestał oddychać. On nie oddycha. Wujku Torek, o co chodzi? Zabiłem cię. Kogo? Synka Pasquale, przeze mnie głową się solą. Matko Święta. Ty jeszcze raz zrobisz mi taki dowcip, niż zdołasz podziękować Bogu, bo wcześniej ja cię zabiję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Panie Jezu, jakim jestem kapłanem? Powiedz mi. Jakim ja jestem kapłanem? Nie jestem jeszcze gotów spełnić tego, czego oczekujesz ode mnie. Co ci się stało? Mario, zostaw nas sam. Nie wiem, wujku Turyzy. Nie wiem. To są znaki Boże. Nie, to zbyt wiele, to za dużo. Dlaczego właśnie nie? Poprośmy Jezusa, aby mnie uwolnił od tych znaków. Chcę umrzeć z cierpienia, ale w ukryciu. Módlmy się, synu. Znikają, wujku Torem. Jak się czujesz? Już lepiej. Bogu niech będą dzięki.
Lubię wszystkie te uczucia. Francesco, bardziej podobałbyś się Jezusowi, gdybyś przestał być księdzem. Czas jest cenny. Nie marnuj go. Czas jest cenny. Nie marnuj go. Jeśli nadal będziesz księdzem, odejdź. Wiedz, że twoje życie będzie piekłem. Precz. Jezus Maria. Franci, co się stało? Jak się czujesz? To nic, mamo. Nie martw się. Przynieś mi szklankę wody. Piotrze. Przyjechałem, bo mam dla ciebie dwie wiadomości. Mogłem napisać, ale wolałem ci je zakomunikować osobiście. Co to za wiadomości? Jedna jest dobra, druga zła. Od której mam zacząć? Od dobrej. Udało się. Otrzymałeś dyspensę. Znowu możesz spowiadać. Dziękuję, Agostino. Nie dziękuję mi, bo teraz kolej na drugą. Musisz ze mną wracać. Dlaczego? W kurii prowincjonalnej w Forbzi odbyła się narada. Ojcu Benedetto postawiono warunek, albo natychmiast wrócisz, albo wystąpią o twoją sekularyzację. To oznacza, że nie będziesz już duchownym. Nie mogę teraz wyjechać. Przecież dobrze się czujesz. Dlaczego nie chcesz wracać? To nie ja nie chcę. Zdajesz sobie sprawę z tego, co mówisz? To straszliwa pokusa. Wszystko jest grzechem. Wszystko. Zawsze cię broniłem i ochraniałem, ale teraz nie mogę. Pamiętaj, że złożyłeś ślub posłuszeństwa. Rusz się. Siadaj na kolasę. Ojcze Agostino. Jeśli przyjechałeś zabrać stąd naszego świętego, wracaj, skąd przybyłeś. Kto jej powiedział? Sądzę, że mój anioł stróż postanowił dziś nie próżnować. Jak śmiesz okazywać brak szacunku ojcu Agostino? Przeproś go. Przepraszam, ale ty, ojcze, nigdzie nie wyjedziesz. No dobrze. Nie zabiorę go. Piuccio, już tu nie wrócę. Bardzo cię kocham, ale nie zamierzam więcej narażać się dla ciebie. Agustin. Kiedy ojciec Benedetto się zdenerwuje, no na pewno tak będzie. Oddaj mu ten list. Ale najpierw sam go przeczytaj. Pokój i dobro. Idźcie już. Piotrze.
Zawsze go popierałem i broniłem przed wszystkimi, a on tak mi się odwdzięcza. Przez niego wyjdę na głupca przed moimi przełożonymi. Zaczekajmy trochę. Zobaczysz, ojcze, że wkrótce zmieni zdanie. Nie. Musi wrócić natychmiast. W przeciwnym razie zostanie wyrzucony z zakonu. Dlaczego jesteś dla niego taki surowy? Czyżby Pio miał rację? Nie rozumiem. Mówi, że jesteś pod wpływem szatana. Tak powiedział? Po tym, co dla niego zrobiłem? Każe go wyrzucić. Proszę. To od niego. Pisze o problemach natury moralnej, jakich przystwarzają ci cztery osoby, a ty od miesięcy nie wiesz, jak je rozwiązać. Co on może o tym wiedzieć? Jeszcze dzisiaj napisz ojcu Pio, że pozwalam mu zostać w Pietrolcinie. Co chcesz robić, jak będziesz duży? Chciałbym ukraść strzelbę. Czemu nie armatę? Chcę mieć broń, żeby zabijać Austriaków i Niemców. Kto ci nakładł do głowy tych głupstw? Nikt. Przecież jest wojna. Sam tego chcę. Przyszliście na lekcję katechizmu, czy po to, żeby robić zamieszanie? Ja też chcę iść na wojnę. Ty także. Przeżegnajcie się. W imię Ojca i Syna. Przeżegnajcie się. Odwieczny Boże, ofiarujemy Ci krew, mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, a także boleść. Czy Ojciec też ma strzelby? Idźcie do domu. Rozbieraj się, pan porucznik się zbada. Co tak stoisz? Chodźmy. Chodźmy. Nie chcę się rozebrać. Sam się rozbierzesz, czy mam użyć siły? Bez tego czuję się nagi. Musisz być nagi, żebyśmy mogli cię zbadać. Jeszcze jeden kamień. Założę się, że ma także dwie pary kalesów. Bałem się. Bardzo bałem się wojny. Nie byłem dobrym chrześcijaninem. Nie byłem gotowy na śmierć. Bzdury. Przestań opowiadać bzdury. Wojna była straszna dla wszystkich, z wyjątkiem ciebie. Wiem, że uznali cię za niezdolnego do służby. Trzeba go natychmiast odesłać do domu. Z takimi płucami zarazi nam cały oddział. Do domu? O ile zdążę. Dobrze, wracasz do domu. Cieszysz się? Stać. Zatrzymajcie się. Albo syna. Jak się masz? Skąd wiedziałeś, że będę tam przejeżdżał? Ja też mam swoje własne źródła. Ale i ziemskie rozkazy. Co to znaczy? Że zaraz wyjeżdżamy. Dokąd? Do Fodzi. Dopiero co przyjechałem, pozwól mi pożegnać się z rodziną. Nie ma czasu na pożegnanie, musisz jechać ze mną.
Otrzymałem wyraźne polecenie. Pospiesz się, bo spóźnimy się na pociąg. Już się pije. Jeśli nie wsiądziesz do tego pociągu, zostaniesz wydalony z zakonu. Idziemy. Co się stało? Co tam się dzieje? Przepraszam, odsuńcie się. Czy to się nigdy nie skończy? Czy kogo nam to przywiązać? Od przyjazdu ojca Pio nie można spokojnie spać. Wracajcie do słońca. Idźcie już. Piucio. Odpowiedz, to ja, Justino. Jak się czujesz? Bez siły. Czego chciał tej nocy? Była tam kobieta. Umierała? On powtarzał. Uratuj ją. Pokaż, co potrafisz. Nie znam jej, ale wiem, że nazywała się Rafaelina Cherazze. Przecież ja ją znam. Wiele razy ją spowiadałem. Agostino, zaprowadź mnie do niej. Natychmiast. Dobrze. Rafaelina. Wiedziałam. Tej nocy stałeś przy mnie, modliłeś się za mnie i mnie uratowałeś. Leż spokojnie. Pomódlmy się razem. Ale ja nie chcę być uratowany. Pragnę pójść tam, gdzie są ci, których kochałam. Nie. Musisz wyzdrowieć dla tych, którzy kochają ciebie. Nie nalegaj, ojcze. Pozwól mi umrzeć, a zobaczysz, czego dokonać, kiedy znajdę się w niebie. Teraz pobłogosław mnie, ojcze. Pobłogosław mnie. Reszta nie ma znaczenia. Boże. Ty, który jesteś Bogiem. Jezu mój, powiedziałeś mi kiedyś o cokolwiek poprosić w imię moje będzie ci dane. Teraz błagam cię. Spraw, żeby ona żyła. Daj spokój. Ona umarła. Powinienem był ją uratować. Nie zadręczaj się, Rafaelina była bardzo chora. Poza tym pogodziła się ze śmiercią. Ale ja się nie pogodziłem. Jezu, Boże, wskrzesiłeś Łazarza. Spraw, żeby i ona żyła. Przestań. Nie kuś Boga. Musisz nauczyć się pokory i pogodzić się z tym, że ludzie cierpią i umierają. Od tej chwili będzie to twoje pole bitwy. Jestem zarozumiały i pyszny. Ale dlaczego? Dlaczego zawsze on wygrywa? Thank you.
widziałeś? Słuchasz tego, który mówi, że zwyciężył śmierć. A to ja jestem prawdziwym panem śmierci. Idź precz. Wyzwałeś mnie do walki, ale przegrałeś. Jesteś skończony. I ty, i on, obaj jesteście przegrani. Przestań być księdzem. Nie nadajesz się do tego. Nie nadajesz się. Idź precz. Co ci jest, ojcze? Nie mogę oddychać. Znam takie miejsce, w którym od razu poczułbyś się lepiej. To mały klasztor na wzgórzu niedaleko stąd. Jeśli ojciec Agostino się zgodzi, to cię tam zaprowadzę. Tam jest dobre powietrze. Jak się nazywa to miejsce? San Giovanni Rotondo. Nie mam już siły. Gdzie jest pan klasztor? To już niedaleko. Od trzech dni jesteśmy w drodze. Oto on. Ojcze, zaparło ci dech. Nigdy stąd nie wyjadę. Zostanę tu na zawsze. Stolirów, ojciec pił za stolirów. Słyszał ksiądz, ile jestem wart? 100 lirów. I tak mi się udało. Jezusa sprzedali. A mnie kupują. Jakie napisy mojej mowy? Dlaczego nigdy stąd nie wyjechałeś? Proponowali ci inne miejsce. Kiedyś złożyłem obietnicę. A może chciałeś uczynić z tego miejsca swoje lenno, pełne ludzi gotowych skupować kawałki twojej świętości. Ksiądz nie widział nędzy, jaką ja zobaczyłem, kiedy tutaj przybyłem. Wychodzicie z domu w taką pogodę? Zwykły deszcz nas nie przeraża. Ojcze, nie zapomniałeś pomodlić się za moją matkę? Nie martw się o nią, przeżyje nas wszystkich. A za mojego brata, który poszedł na górę. Ten nic, on już się zablokował o Caporetto, ale wróci, nie martw się. Módlcie się. Carmela. Skąd ojciec zna moje imię? Dużo wiem o tobie.
ty się gdybyś. Wiem, jak się poświęcasz, by umożliwić naukę swoim dzieciom. W domu zimno. Brak chleba. Ale nie martw się. Twoje dzieci wyjdą na ludzi. Mogłeś przynajmniej się okryć. Okryj się jeszcze chustą. Ja nie mam chusty. Nie masz? Zaczekaj tutaj. Weź to i kup sobie chustę. Pio! O co chodzi, ojcze przełożę? Popatrz tylko. Co się stało? Ktoś ukradł złoto Matki Bożej. Nie. Zastanawiam się, kto mógłby zrobić coś podobnego. To ty? Nie. Tym razem nie. Tym razem, wobec tego powiedz, kto mógł to zrobić. Skąd mam wiedzieć? Pewnie jakiś biedak. Może poszedł do Matki Bożej i powiedział, na co ci to złoto? Daj mi. Kupię za nie chleba dla swoich dzieci. I Matka Boża dała mu złoto. Twoim zdaniem tak to się odbyło. O ile znam Matkę Bożą, właśnie tak. Zejdź mi z oczu. Nie uchodź tak krzyczeć. Idź stąd. Z powodu też kolczyków i bransoletki. Bądź także naszyjnik, ale fałszywy. Idź już. Ileż trzeba mieć cierpliwości. Pokój i dobro. Zobaczcie, co wam przyniosłem. Wiemy, że jesteś bardzo dobry, ojcze. Jak my się odwdzięczymy? Jesteśmy biedni, nic nie mamy. Zostaw coś dla siostry. A co ty, ojcze, będziesz jadł? Chcecie odebrać pracę świętej opatrzności? To ona dba o nas, zakonników. Bądźcie grzeczni, bo inaczej... Niech Bóg ojca błogosławi. Bądźcie zdrowi. Panie Boże, wiesz, jak Cię kocham. Ty widzisz wszystko. Podobnie jak Ty chciałbym wziąć na siebie cierpienia ludzi. Ale Ty wiedziałeś, jak to uczynić. A ja nie wiem. Jezu, Ty widzisz cierpienia i nędzy, które dotykają tych ludzi. Nie mogę się z tym pogodzić. Powiedz mi, co mam robić? Thank you.
Via. Via. A che succede? Co się stało? Nikogo telefonu nie ma? Niko, przynieś filiżankę gorącego rosołu do Izopiła. Pospiesz się. Kaspia, oprzyj się o mnie. Połóż się na łóżku, uspokój się. No chodź. Teraz jesteśmy sami. Możesz mi opowiedzieć, co się stało? Nie wiem. Nie umiem sobie tego wytłumaczyć. Słyszałem głosy. Czułem ból kalwarii. On był tutaj. Czułem, jak za mnie umiera. Co się stało? Włócznia pchnęła mnie tutaj. Było światło i ogień. Światło i ogień. To są znaki naszego Pana. Cały czas krwawi. Trzeba wezwać lekarza. Nie. Chcesz umrzeć? Nikogo nie wzywaj. Pan Bóg mnie uzdrowi. Musimy się jedynie modlić. Wszyscy o tym mówią. Ludzie pytają, chcą wiedzieć. Obiecałem mu, że nikomu o tym nie powiem. Nie można tego utrzymywać w tajemnicy. Musisz go przekonać, by pozwolił się zważać. Często krwawię? Przez cały czas. Im bardziej je zakrywam, tym bardziej krwawią. Boli. Dzień i w nocy. Ale nie chodzi o ból. Najgorszy jest wstyd. I cóż, panie profesorze? Tu jest wszystko. Proszę czytać. Należy zatem wykluczyć, by rany ojca Pio były pochodzenia naturalnego. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że mają charakter nadprzyrodzony. A ich przyczyn nie można wyjaśnić żadną metodą znaną współczesnej nauce. Gazety zaczynają pisać o świętym San Giovanni Rotondo, który czyni cuda. Mamy nadal pozwalać na szerzenie się tego fanatyzmu? Byłem w San Giovanni Rotondo i zapewniam was, że ojciec Pio jest uczciwym, skromnym zakonnikiem. To on przede wszystkim cierpi z tego powodu. Ksiądz powiedział o wiele więcej, twierdząc, że jego rany mają charakter nadprzyrodzony. Ojcze Gemelli, nie tylko ja tak twierdzę, ale i profesor Romanelli. Takie opinie nie opierają się na żadnych naukowych przesłankach. Kościół się zmienia. Musi się liczyć z nauką. Nowy wiek nakazuje nam odrzucać podobne przejawy wspierające zmiany. Pamiętajmy jednak, że Kościół jest instytucją, ale opiera się też na proroctwach i charyzmie. O jakiej charyzmie mówisz, ekscelencjo? W szpitalu leczyłem wiele kobiet, które widziały Matkę Bożą. Co roku dziesiątki mężczyzn utrzymują, że otrzymało stygmaty. Świat jest pełen ludzi, którzy wierzą w uzdrowicieli, szamanów i czarodziejów. Człowiek potrzebuje świętych i sam ich tworzy. Wobec tego rozbierzmy ołtarze, znieśmy kalendarz liturgiczny i witanie. Przy tak pozytywistycznym nastawieniu, cóż zostanie z kościoła?
Ale dałem polecenie, bo od tej chwili nikt nie mógł oglądać stygmatowalizacji, o ile nie będzie zaopatrzony w pismo świętego oficjum. Musimy działać ostrożnie i stanowczo. Jeśli wasza świątobliwość mnie upoważni, osobiście zbadam ojca Pio. Ojcze Germain, mogłeś nas uprzedzić o swoim przyjeździe, wysłałem kogoś do ciebie. Nie przejmuj się. Gdzie jest ojciec Pio? Chcę natychmiast zbadać jego stygmatę. Przykro mi o tym mówić, ale jeśli nie pokażesz mi pisanego rozkazu świętego oficjum, nie będę mógł na to pozwolić. Czy wiesz, z kim masz do czynienia? Oczywiście, ale muszę zobaczyć ten rozkaz. Przysyła mnie papież. Z całym szacunkiem, proszę mi pokazać jego pismo. Nie wystarczy ci moje słowo? Ojcze, jeśli chcesz zostać, jesteśmy do widzenia. Będziesz mógł nawet spotkać się z ojcem Pio, ale bez pisma nie pozwolę na to badanie. To jest ojciec Gemelli. Po co przyjechałeś, ojcze? Zobaczyć dziwadło z cyrku? Przykro mi, dzisiaj występów nie będzie. Przyjechałem z rozkazu papieża. Nie. Jesteś tutaj, bo wydaje ci się, że wszystko wiesz. Co chcesz oglądać, skoro już wszystko osądziłeś, wydałaś mi się. Pójdź swoją drogą. I zostaw mnie w spokoju. Zostaw mnie w spokoju. To jest kopia raportu, jaki ojciec Gemelli sporządził dla papieża. Chory umysł. Psychopat. Który sam się okaleczył. Potraktował mnie jak kryminalistę. Przed papieżem. Nie martw się, Pio. My wiemy, jaka jest prawda. Nie ma w tym ich winy. To szata miesza w umysłach naukowców. Słuchajcie. Prawdziwych cierpień doświadczają nam ci, których kochamy. Ale istnieje przebaczenie. Modlitwa jest kluczem do przebaczenia. Módlcie się. Ale nie módlcie się ze smutkiem. Nie zanudzajcie naszego Pana. On jest Bogiem radości. Rozumiecie? Módlcie się, ale z uśmiechem. Od jutra będziecie spotykali się w domu Marii Pali. A propos, masz jeszcze swój dom? Wszystko sprzedałam, ale nie dom. To dobrze, zatrzymaj. Niech się stanie waszym małym kościołem. Zgoda? Módlcie się i uśmiechajcie. Teraz wracajcie do domu.
Padre. Ojcze. To moja córka Keoniczy. Nie ma do ciebie dyplomu. Matka mówi, że mam ojcu podziękować, bo dzięki ojca modlitwom uzyskałam dyplom nauczycielki. Tak twierdzi twoja matka. Nie mnie powinnaś dziękować, ale jej. To ona się poświęcała, żeby umożliwić ci naukę. Wyjmij to pismo. Ten angaż do pracy z Benevento. Nigdzie nie pójdziesz. Zostaniesz tutaj. Co ojciec mówi? To moja praca. Jesteś zarozumiała i arogancka. Zostaniesz tutaj. Dziękuję. Zostawcie ją. Nie gwałćcie jej. To niewinne stworzenie. Niewinne stworzenie. Czekałam na ojca. Dziewczyna, która przyjęła za mnie posadę w Benevento, została zgwałcona. Teraz leży w szpitalu. Bóg ją uzdrowił. Uratowałeś mnie, ojcze. Skąd wiedziałeś? Czasem Bóg pozwala mi zajrzeć do swego zeszytu. Co tam jest na mój temat? Że będziesz dbać o moje rany. I biada temu, kto by cię skrzywdził. Filomena, jak się masz? Co mogę dla ciebie zrobić? Przyszłam donieść o bardzo poważnym wykroczeniu. Tak? A o co chodzi? O ojca Pio. Ostatnio słyszę wyłącznie o ojcu Pio. Co zrobił tym razem? Ma kochankę. Kochanka? Któż to taki? Pewna dziewczyna. Nazywa się Klonicze. Klonicze Morcaldi. Dziewczyny. A jaka jest ta dziewczyna? Jaka jest? Równie ładna jak ty. Filomę. To jest ręka Boża. Możemy iść.
Kalma, kalma. Spokojnie. Nie wszyscy. Wy zaczekajcie tutaj. Co to za zamieszanie? Dowiedzieliśmy się, że chcą ojca przenieść. Kto wam opowiadał tych głupstw? Mówią, że rano ojca nie mają charakteru nadprzyrodzonego. Jasne, sami sobie zadałem. To skóry. Piszą, że biskup wystąpił ze skarżeniem przeciwko ojcu. Co za marnotrawstwo. Tyle papieru by mnie spalić na stosie. Cóż, ale mogą mi zrobić? Ja już byłem ukrzyżowany. Tak, ale Chrystusa nie oskarżano o to, że miał kochanka i urządzał orgię w klasztorze. Biskup Manfredoni to łajdak, kradnie pieniądze kurii, poza tym to dziwkarz. Kim jesteś, by tak mówić o biskupie Kościoła? Kim jesteś? Liberten kazał ci stać za twardzami duszy. Naucz się pokory. Przede wszystkim pokory. I dziękuj Bogu, że mam rany na rękach. W przeciwnym razie żarłbym ci stworzył w sztyk. Wynoś się stąd. Nie przepędza się szatana szatanem. Wynoś się. Precz. Co się ze mną dzieje? Czego on ode mnie chce? Czego ten zakonnik chce ode mnie? O co ci chodzi, księży? Zniknij z mojego życia. Odejdź. Nie chcę cię znać. Zniknij. I co, nic po nią? To była długa noc, prawda? Czego teraz chcesz? Wyspowiadać się. Chcesz się wyspowiadać? Nie ma potrzeby. Swoje grzechy wyznałeś mi już tej nocy. Pamiętasz? Pomóż mi, ojcze. Chciałbym zmienić swoje życie. Chcę odnaleźć spokój. Spokój, którego zawsze szukałem. I z tym do mnie przychodzisz. Ja nie zaznałem spokoju, od kiedy przyszedłem na świat.
cazzo. Rozgrzeszam cię. Zbawić duszę grzesznika to tak jak uratować drzewko, które usycha. Musisz ją przesadzić, zapewnić jej dostęp powietrza, wody, światła i umożliwić życie w lesie naszego Pana. Chłopcze, posadź mnie na moim rowerku. Widzi ksiądz, człowiek robi się jak dziecko. Ty nie jesteś dzieckiem. Jesteś niezwykle zręczny. Bo powiedziałeś mi te wszystkie historie tylko po to, by ukryć jedyną rzecz, która mnie interesuje. Gdzie są twoje stygmaty? Tu ich nie ma. Zdemaskowałem cię. To było jedno wielkie oszustwo. Myli się ksiądz. To on mnie manipulował. Więc dlaczego to ukrywasz? Idź do tych ludzi i powiedz im, że zastępnik ze stygmatami jest zwyczajnym oszustem i przez cały ten czas wyzyskiwał ich łatwą wierność. Nie rozumiem, czego ksiądz ode chce. Wiem tylko, że kiedy mi je dał, powiedział, że po 50 latach mi odbierze. Teraz nadeszła ta chwila. On mnie już nie potrzebuje. Więc powiedz prawdę. Pokaż się wszystkim. Zrobię to. Teraz proszę, niech ksiądz pójdzie odprawić ze mną mszę. Pomyliłeś się, że to najpierw jest kanon konsekracyjny. Thank you.
Ojcze, nie zostawiaj mnie sam. Nie opuszczaj mnie. Niech ksiądz nie odchodzi. Proszę zostać. Chcę się wyspowiadać. Nie można mówić spowiedzi umierającemu. Niech ksiądz nie odchodzi. Powiem wszystko. Koniec części pierwszej. Udźwiękowienie wersji polskiej Hagi Film i Wideo Wrocław. Tekst Małgorzata Surowiak-Larcy. Czytał Tomasz Orlicz.